Nie miejcie złudzeń. Pompeje to produkt, mówię celowo, katastroficzno-romantyczny, skrojony specjalnie na walentynki. Kolejna wariacja na temat starożytnego Rzymu jest poprawna, za to ogląda się to i wspomina dosyć żenująco. Na samym początku ta scena już rozkurwia system i rysuje całą tą patologię, która będzie dalej, aż do napisów. To jest jak główny bohater bohatersko ukręca łeb koniu na drodze. Drugi raz obejrzałbym to tylko wtedy, gdyby powstała wersja porno z tymi samymi aktorami. Przeskakuje przez płomień, cześć. Koniem? Koniem? Koniem, no. Wyłania się tak z płomieni, z dymu. Wiesz, nagle bam, nie wiadomo czy ten koń przeżyje czy nie, czy nagle pff, jak Pegas. Czy warto pójść na ten film? Zdecydowanie. Te konie, te wybuchy, pomyślcie tylko!